na ramieniu mam. Dzisiaj startuję na deptaku, potem City będę klał. Choroba morska cię dopada, w końcu to portowe miasto. Z Lwowa moja prababka przyjechała tutaj dawno. Teraz mamy nowe stare miasto, filharmonię, hale. Od cmentarnej bramy po portową bramę i stale szczecińskie miejscówki wciąż przemierzam, bo Szczecin ma we mnie swojego żołnierza. Szczecin, lata 90. Tych, co przeżyli, pozdrawiam hordę. Nie szczędziła nas komuna, nie uczyła nasza zguba. Ciężko w czasach, kiedy umarł duch narodu, gdzie ta duma? Nasi ludzie krew są lali, by ten sen nigdy nie umarł. Podziemie, duma, Pomorza, reprezentant. Lecę na bitach i fitach, raptem robię codziennie, a nie od święta. Nie wymieniam lat 20, nie pęknę jeszcze ze 40. Liczy prawdy piękne pieści, bliscy klęski, ale wzeszli. Szczecin oczami raperów, i to raperów właśnie z naszego miasta, którzy najlepiej chyba opisują, co tutaj można zobaczyć, a z nimi współpracowali pan Dawid Muchacki i Oskar Dylong z Nocnej Jazdy Szczecin. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Panowie użyczyli się swoich pięknych samochodów. No tak, współpracujemy z Sage'em, założycielem i Tonem Jazzu. Pomagamy sobie nawzajem w takich sytuacjach. A tutaj dostali, dzięki akcji Wspieram To, fajne pieniążki na realizację klipu. No i chcieliśmy nie tylko przedstawić Szczecin, ale chcieliśmy też przedstawić nasze auta. No bo jesteście częścią Szczecina, Nocna Jazda Szczecin, więc chyba też znacie od tej ciemnej, mówiąc tak... Nocnej. Przenośnie, ciemnej strony nasze miasto. No tak. Powiedzcie mi, kiedy zrodził się pomysł, żebyście sobie razem nagrali ten klip? Pomysł powstał jakiś miesiąc temu. Z tym, żeby nagrać z Sage'em oraz Tonym Jazzu klip, gdzie będą pokazane nasze auta. No i doszło do tego, że to się stało. Powiedzcie mi, praca nad klipem trwała ile? 7 dni nagrywanie klipu. 7 dni? No i kolejny tydzień prawie na montaż tego klipu. Jesteście zadowoleni z efektu? Tak, super. 20... Fajnie, ludziom się podoba. Prawie 20 raperów wzięło udział, prawda? W nagrywaniu. W nagraniu całego albumu, tak. Tak, a sam klip o Szczecinie? Tam jest chyba co najmniej 10, ja tak. Naliczyłam, jak oglądałam. To jest Szczecin, który wy też widzicie? Tak jak oglądacie ten klip, to jest Szczecin wasz? Tak, tam pokazane zostały miejsca, które coś dla nas znaczą. Takie dla najbardziej, z którym wy się łączycie, identyfikujecie? Wały Chrobrego. No tak, bo tam też się spotykacie. Tak, jasne, Błonia, bulwary. Teraz jakie następne? Macie jakieś pomysły na następne projekty? Póki co nie. Póki co zima idzie, także... No nie mówcie, że samochody idą do garażu, bo w to ja wam nie uwierzę. No właśnie tak, tak Te, jest. Te, które są na klipie, to właśnie tak. Dlaczego? No bo to są, jak to Dave w poprzednim wywiadzie powiedział, to są takie lalki, które... są chowane właśnie do garaży, jak już przychodzi ten okres zimowy. Samochód jest wylakierowany cały, przyjdzie śnieg, spadnie na auto, my tą zmiotką porysujemy cały lakier, no bez sensu. Dlatego schowamy te samochody do garażu i unikniemy po prostu tego. Zero praktycyzmu, panowie, zero. Są też, będzie szybki tramwaj, którym będziemy mogli się poruszać w Szczecinie. Czyli panowie z Nocnej Jazdy Szczecin przesiadają się na komunikację miejską. Ale tylko w zimę. Tylko w zimę. Tak, tak. Znaczy, no niektórzy z nas mają drugi samochód, którym możemy się poruszać na co dzień. Ale to nie brakuje wam? Na przykład nie jest tak na brakuje. Zasadzie, jest za 5:07, na 7 do pracy, nie no, wsiądę w ten mój samochód, mimo tego, że mnóstwo śniegu? Nie, ja mam swój samochód daleko od domu, także... Żeby nie kusiło. Tak, dokładnie. Panowie, to dzisiaj jest koncert, będziecie też w pewnym sensie promowani jako tak, współautorzy klipu. Dzisiaj jest koncert w klubie Patio o godzinie 20:00, zapraszamy serdecznie wszystkich. Za trzy dychy jest wjazd do klubu i za te trzy dychy, nie dość, że mamy wjazd, to na wejściu dostajemy album, który składa się z dwóch płyt. Także warto, nie trzeba później chodzić do sklepów i kupować tego albumu. No i można spotkać też autorów zwrotek, a wy będziecie tam? Będziemy. Pojawimy się. Ze swoimi samochodami? Nie. Nie. No bo tak, bo impreza. Tak. Nie można. Moimi Państwa gośćmi był Dawid Muchacki i Oskar Dylong z Nocnej Jazdy Szczecinia. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. A Państwa zapraszam na serwis informacyjny, a później wracamy z kolejnymi gośćmi.